W zeszłym tygodniu opublikowaliśmy ostatni odcinek sezonu 2022. No. A skoro tak, to czas na podsumowanie. No ten rok, poprzedni rok, czyli 22, to czas wielkich zmian. W styczniu przeprowadziliśmy się tutaj na Kretę. Wiele się działo. No i troszkę mieliśmy mniej czasu na żeglowanie. No tak. Tak. Pierwszy rejs odbył się w maju. Była piękna pogoda, ale bezwietrzna. Większość czasu spędziliśmy na silniku. Zamiast szumu fal, brzęczenie silnika. Ale za to byliśmy we wspaniałych miejscach. No jak zwykle wyruszyliśmy z Lavrio. I na początku zahaczyliśmy o Zatokę Kolona na Kytnos. Bardzo lubimy to miejsce. Tak. Często tam się zatrzymujemy, choćby tak na parę minut, na godzinkę i płyniemy dalej. Tak. Kolona to taka piękna zatoka, przedzielona taką pośrodku łachą piachu, otoczona wzgórzami. Można wpłynąć od północy, albo można wpłynąć od południa. No i trochę tak jak na Karaibach. Wieczorem dotarliśmy na wyspę Syros. Zatrzymaliśmy się w porcie Ermupoli. Przepiękne, dostojne miasto, stolica Cyklad. Warto je zwiedzić i zobaczyć największy w Grecji ratusz, Teatr Apollon, kopię mediolańskiej Laskali, cerkiew zaśnięcia Matki Boskiej z ikoną El Greco. I dzielnicę zwaną Balkonem Ermupoli klimatyczne górne miasto. A sam port oferuje wiele miejsc, jest dobrze zarządzany przez miejscowego harbormastera, mój ulubiony, pan Tanasis. Tak, elegancko ubrany zawsze. Zawsze, tak? Potem popłynęliśmy na Mykonos. I nie popłynęliśmy do tego nowego portu Turlos, tego większego, który jest położony tak około ze 2 km od miasta. No pamiętajcie, gdybyście chcieli tam cumować, no to trzeba w przeddzień zadzwonić albo zasmsować i zarezerwować miejsce. A my stanęliśmy po prostu na kotwicy pod wzgórzami z wiatrakami, tak? I co? No, zjedliśmy obiad z widokiem na małą Wenecję i te rozcapierzone ramiona wiatraków przy akompaniamencie mieszanki muzycznej docierającej z otaczających Zatokę Tawern. No to jest piękne miejsce, tam warto, tam w samym porcie nie można, tak, ale na zewnątrz można. No i właściwie w okolicy Mykonos chyba spotkaliśmy wtedy, pamiętasz, to takie wielkie stado delfinów. No pokręciliśmy się razem z delfinami, to była taka wielka ławica, no i w zasadzie nam się nawet... Znudziło nam się. No, popłynęliśmy na Ikarię. No, marzyliśmy o niej od dawna. Tak. Bo wyspa to jest taka wyspa, która należy do błękitnych rejonów, stref, gdzie ludzie żyją znacznie dłużej niż gdziekolwiek na świecie, tak? I byliśmy ciekawi, jak tam jest. Zatrzymaliśmy się w Agios Kirykos. Jedno jest pewne, na Ikarii panuje spokój i luz. Spod znaku Etam. No. W nowym porcie położonym kilkaset metrów od starego nie było nikogo, kto przyjąłby od nas zapłatę za cumowanie. No a tutaj kuchnia właściwie różni się od kuchni greckiej, prawda? Nie dużo, ale troszkę się różni, tak. Tak, oni nie mają takich tych wszystkich wymyślnych sosów, mieszanek, wielu składników. Wszystko jest bardzo, bardzo proste. Dostaliśmy sałatkę z buraków, która polegała na tym, że były same buraki ugotowane. I dostaliśmy jeszcze oliwę w buteleczce obok, że mogliśmy sobie sami polać oliwą i dodać soli i pieprzu. No a skąd ta długowieczność, co? No ja myślę, że właśnie to, ta prostota, ale niektórzy uważają, że to tamtejsze czerwone wino. Trzeba spróbować. No myśmy spróbowali, ale nie było dobre. Co było dalej? Na południe od Ikarii leży Furni.
To jest taka wyspa korsarzy. I tam piraci się ukrywali. I rzeczywiście mieliśmy to poczucie, że jesteśmy na takim końcu świata. Coś tam takiego było. A w drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Delos, tak? Na północnym wybrzeżu, tak. Tak, na północnym wybrzeżu Ikarii i popłynęliśmy potem na Tinos. I co? Zacumowaliśmy w porcie Panormos. O ile pamiętam, miałem miasteczku, tam w ogóle nic nie było. Tak. Tam nie ma spożywczaka, ale jest sklep z pamiątkami, o czymś to świadczy. Tam widzieliśmy, jak poluje się na ośmiornicę, jak się oporządza. No, przykry widok. No. Wzburzył wielu widzów, zrozumiałe, no ale taka jest codzienność w Grecji. No tak, zresztą nie raz, nie pierwszy, nie ostatni widzieliśmy, jak oprawiają ośmiorniczki. A ostatnią noc w tym wyjeździe spędziliśmy na Andros, na wyspie Andros, w porcie Gavrio. No taki promowy port, prawda, taki duży, no. Promy z jednej i drugiej strony. Po obu stronach wielkie promy. Tak, chaos, tak. Hałas, rozkołys. No, no już stamtąd to blisko do Lavrio. Wróciliśmy potem, następnym razem, to wróciliśmy w sierpniu, prawda? Płynęliśmy we trójkę z Krzysztofem Stecem. Mistrzem jogi, autorem książek. Wykładowcą. No i praktykiem, który spędził wiele lat w Indiach. No i ma mnóstwo opowieści. No, i bardzo ciekawych. I wtedy pamiętam, że od razu wypłynęliśmy w piątek i popłynęliśmy na Kę, bo tam jest bardzo niedaleko. I tam sobie w zatoczce przynocowaliśmy. A może nie w Zatoczce nawet, chyba przy Kei było. A poranek, nie, może i w Zatoce. W Zatoce. Poranek w Zatoce to fantastyczny, tak rzeczywiście, tam był fantastyczny. Popłynęliśmy potem na Serifos do portu Livadii, gdzie widać takie miasteczko Chora. Złapaliśmy autobus i sobie tam pojechaliśmy, prawda? No, Chora jest przepiękna, z wiatrakami, wąskimi uliczkami, zaułkami i wyłaniającymi się z nich widokami na wiele kilometrów w dal. Wieczorem warto wspiąć się na szczyt wzgórza z kościółkiem, by zobaczyć zachód słońca. A żółta poświata na białych murach, no to właśnie ta magiczna godzina. No tam się dość sporo osób rzeczywiście przychodzi tam, prawda? Tak. Potem płynęliśmy na Antiparos. Tam są takie dwie wyspy, Paros i Antiparos. No i taki przesmyk między nimi. I tam po prostu pływają promy non-stop. O miejsce w porcie to dość trudno, pamiętam. W ogóle praktycznie nie można, więc stanęliśmy na kotwicy jak większość i po prostu popłynęliśmy do miasteczka pontonem. Tak? No i to miasteczko, w zasadzie jak tam będziecie, to od Zatoki wygląda dość nieciekawie, ale jak się wejdzie... No cacuszko. Wypielęgnowane, zadbane, eleganckie uliczki z sympatycznymi restauracjami, butikami. To, co nas najbardziej zainteresowało, to Castro, zamek ukryty między ścianami budynków miejskich. Łatwo przegapić, a byłoby szkoda. No, zobaczcie znaleźć, koniecznie. Warto znaleźć. No i potem popłynęliśmy na wspaniałą wyspę Amorkos. Tak? I to było chyba twoje głównie marzenie. Tak, ja marzyłam żeby tam popłynąć. Chcieliśmy kilka razy płynąć, no ale dopiero teraz nam się to udało. No i co? Zawiedliśmy się? Chyba nie, nie prawda? Nie zawiedliśmy się. Chora leży kilka kilometrów od portu Katapola. Przejechaliśmy więc autobusem. Chora, miasto z bajki. Czujesz się otulony ścianami budynków, ostrymi, mocnymi kolorami, bieli, zieleni, czerwieni, błękitu. Za miastem, na zboczu wzgórza, jest kolejne miejsce, którego nie wolno przegapić. Klasztor Chozoviotisa. Na wyspie Amorgos skręcono zdjęcia do filmu Wielki Błękit. I można tu odkrywać miejsca znane z ekranu. Klasztor, kościółek świętej Anny, wrak statku Olimpia w zatoce Liveros. Który też brał udział w tym filmie. Tak? No i tam obok umówiliśmy się na spotkanie ze znajomymi Sailing Coco w zatoce Alimia na wyspie Iraklia, nie to jest dość niedaleko.
Bardzo ładna zatoka. Pusta plaża, pusta zatoka. No. A dno nie puste, bo na dnie leży wrak samolotu z II wojny światowej. Tak, tak, tak. I potem na Sifna zatrzymaliśmy się w zatoce Gyalos. Tam jest łańcuch taki. Na dnie. Na dnie. W porcie można korzystać z mooringów, ale myśmy nie wiedzieli, zrzuciliśmy kotwicę. No, obyło się bez murka. Ale było blisko. Ale było blisko. Tak. No, a Sifnos? Piękna wyspa, tak. No, pokazywaliśmy ją już we wcześniejszych odcinkach. Klasztor Chrysopigi, miasto na szczycie wzgórza Castro. No. Tym razem obejrzeliśmy to wszystko od strony wody. I od strony drona. I drona, tak. No a potem wracając do Lavrio, zatrzymaliśmy się na Kitnos, próbowaliśmy zakotwiczyć w naszej ulubionej zatoce, Kolona, ale się nie udało, bo po prostu wszystkie miejsca były zajęte, a kotwica się ślizgała po dnie, po wodorostach w zasadzie, więc zrezygnowaliśmy i popłynęliśmy do portu Merichas, który jest tutaj tuż obok, tak? Ale jak się dowiedzieliśmy nazajutrz, to w miejscu, w którym próbowaliśmy zakotwiczyć, potem przypłynął taki statek 007 Superjacht i on tam zatonął sobie, więc nic się nie stało. Nikomu nie stało, na szczęście. No nie stało się, ale agentowi się stało. Tak, ale agent sam tak zatonął. W kolejny rejs wyruszyliśmy w październiku. Tym razem byliśmy na pokładzie w większym gronie. Przyjaciółka z Polski Justyna i poznana na Krecie para Agata i Rafał, no, którą dziś, no już pół roku później, nazywamy przyjaciółmi. Tak, no i rejs był troszkę inny niż zwykle, dlatego że siedzieliśmy ze 3 dni w porcie, bo był sztorm, więc zdecydowaliśmy sobie ze względu na bezpieczeństwo nie wypływać, więc chyba po 4 dniach dopiero żeśmy opuścili marinę w Lavrio i popłynęliśmy po prostu na Zatokę Sarońską. Tak, no bo tam było spokojniej. Tak, a no bo nie, na Cykladach po prostu cały czas wiało, tak? No, to było bardzo, bardzo fajne, bo dawno nie byliśmy na Hydrze i ją obraliśmy za pierwszy punkt, a wieczorne spacery w starym porcie. Hydrze, no to doświadczenie, które nie może się zwrócić. Potem popłynęliśmy do Metany, gdzie są te wody siarkowe, podobno lecznicze, ale nie wiem, że tak. Co ciekawe, w tym roku zapach siarki jakby łagodniejszy i kolor wody nie był tak intensywny jak w poprzednich latach. Mm-hmm. Ciekawe dlaczego. Nie wiem. Tak. Nie wiem, zawsze były taki taka zapach. Taka mleczno-biała woda i no, ten zapach uderzał. Mm-hmm. Potem płynęliśmy na Epidavros, dość niedaleko, z takim zatopionym miastem w zatoce Vlasis, gdzie można te mury starożytne oglądać, pływając sobie z rurką. No, możesz wybrać się też do starożytnego amfiteatru, tuż obok, prawda? Tak. Trzeba tam przyjechać taksówką, a to jest niedaleko, parę kilometrów. Sanktuarium Asklepiosa. Tak. No i to jest bardzo fajne, bo jest rzeczywiście niesamowita akustyka i tam Rafał sobie recytował wiersze, go przepędzili. Swoje wiersze. Przepędzili go, ale... No. No, oczywiście nie mogliśmy przegapić wyspy Moni z dziko żyjącymi pawiami, jeleniami, czy też danielami, nie wiem, bo mówiono, że to daniele. No, przechadzają się dostojnie po plaży, no, widok jedyny w swoim rodzaju. Wiecie, że jelenie się kłaniają? Niby dzikie, a takie wychowane. No właśnie. Potem popłynęliśmy, obok jest Perdica, to tam popłynęliśmy sobie. Na wyspie. Ja zostałem na jachcie, bo musiałem pracować, ale Agnieszka i reszta pojechali sobie na wycieczkę. Tak. Byliśmy w świątyni Afai i w Bazylice Świętego Nektariusza. Mhm. Jechaliśmy okazjami, no bo okazało się, że autobusy, które miały przyjechać, nie przyjechały. Więc jak będziecie na Eginie i będziecie chcieli zwiedzać, to wynajmijcie samochód. Może być trudno. No i co? Wróciliśmy do Lavrio. I to był ostatni ten. No dobra, to są nasze przygody, ale część osób na pewno chce poznać coś więcej na temat podsumowania roku i mamy takie podsumowanie praktyczne.
troszeczkę. Ja tutaj mam taką ściągawkę, bo mamy tutaj informację o tym, co zostało na jachcie wymienione, ile to kosztowało. Jeśli was nie interesuje, to sobie przewincie, a jak interesuje, to zapraszam. Oczywiście, że interesuje. Więc tak, po pierwsze, jacht był wynajęty przez 18 tygodni, czyli mieliśmy 18 czarterów. No i to jest tak dość sporo i dość dobrze jak na rok. Więc byliśmy zadowoleni. I teraz ciekawe są koszty, które w ciągu roku albo w sezonie zimowym przed sezonem zostały poniesione przez firmę, tak? I tak, wyciągnięcie, opuszczenie jachtu i miejsce w stoczni, no bo jacht był wyciągnięty na kilka tygodni po to, żeby zrobić remont, i to kosztowało nas 1300 euro. To jest taka stocznia w Lawrio obok. I tam tyle to kosztowało. Naprawa żelkotu, czyli tej powłoki takiej jachtowej, to kosztowało 2000 euro. Kilka takich drobnych rzeczy, typu galwanizacja łańcucha, była 330 euro. Ciekawe, że nasadka śruby jachtu zginęła i to taka sama nasadka to 200 euro kosztuje. Naprawa i konserwacja silnika zeburtowego i to kosztowało 600 euro. Platforma kąpielowa z tyłu, to jest taka platforma, co się otwiera, żeby można było łatwiej wyjść albo się kąpać na rufie, to kosztowało 450 euro. I to w zasadzie były takie amortyzatory tam. Nowe akumulatory jacht dostał i to kosztowało 1000 euro. Winda kotwiczna się psuła dwa razy się psuła i to w sumie kosztowało 1800 euro, ta naprawa. No. Konserwacja i naprawa silnika 1000 euro. Wymiana części, jakieś wymiana oleju, płynów i tak dalej. Naprawa żagli i konserwacja żagli to 800 euro. Mieliśmy nowe poduszki w kokpicie. I to, wyobraźcie sobie, te poduszki to 500 euro kosztują. No i kilka takich opłat typu ubezpieczenie i to kosztowało 1350 euro za rok. I pewne opłaty obowiązkowe typu podatki, TEPA i takie rzeczy, 1200 euro na rok. No i najciekawsze, no to marina, 8000 euro na rok. I to bardzo podrożało, bo było 5-6 tysięcy, już teraz jest 8. I jeszcze do tego opłata za elektryczność w marinie 1000 euro na rok. No, więc takie to są koszty. A relacje z firmą? Tak jak wiecie, ten jacht jest ze współpracy z firmą South Sea Sail. No i muszę powiedzieć, że kolejny rok fajnej współpracy z ludźmi. Są tacy dość otwarci. No ale myślę, że źródłem też tej dobrej współpracy są wzajemne kompromisy, prawda? No bo czasem zdarza się, że każda ze stron, albo my, albo oni, idą na kompromis i dzięki temu to się jakoś dobrze układa. Tak. No ale takie mamy wzajemnie do siebie zaufanie i to jest bardzo ważne najważniejsze. W takiej sytuacji. Łódka była przygotowana do sezonu. W tym roku, w 23, jeszcze więcej jest, ale o tym w kolejnych odcinkach. Mieliśmy okazję też sobie popłynąć tak jakby z dnia na dzień, tak łódka stała nieużywana, w związku z tym mogliśmy przyjechać sobie jakby bez zapowiedzi, sobie popłynąć, tak? Więc jak najbardziej pozytywnie. No to co? Jak oceniasz sezon? Jak oceniam sezon? No,
sezon był udany. Choć żeglowaliśmy mniej niż w poprzednich latach, zwiedziliśmy za to rejony, które były w planach już od kilku lat. No to był Amorgos i Ikaria. Raz mieliśmy kłopot z flautą, raz ze sztormem. Większych problemów technicznych nie było chyba. Tak. No, ścigaliśmy się z delfinami. Dla mnie to jest wspomnienie. Jedno z wspanialszych. Poznaliśmy super ludzi. Tak. No i mieliśmy okazję kręcić dla was filmy i pokazywać i czytać bardzo fajne komentarze i bardzo dziękujemy, bo to nas troszkę, bardzo nas nakręca nawet, żeby robić dalej. Także no bardzo dziękujemy, no i bardzo się cieszymy, że jesteście z nami. Z nami. Dziękujemy i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć. Cześć, hej. Hello. To my. Pływamy. Może nas zasubskrybujesz? To będziemy się widzieć częściej. To nam bardzo pomoże. Dzięki. Dzięki.